Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym programie z cyklu Kontrapunkt. Ja nazywam się Krzysztof Boguń, a dzisiaj mamy datę 10 lutego, piątek, i jest to data znamienna, jeśli chodzi o historię zespołu, którego przedstawicieli mam ogromną przyjemność gościć, a są nimi Tomasz Zeliszewski, menadżer, perkusista, w dobrym zdrowiu. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. I Mieczysław Jurecki, znany wszystkim bardzo dobrze basista Budki Suflera. Witam serdecznie, bardzo dobrą telewizję. Ale jak trzeba, to także dogrywał partie gitarowe, o ile mnie pamięć nie myli, za Arka Smyka na jednej z płyt. Kiedyś. Także multiinstrumentalista. To zostawmy, bo to zostawmy za długa na historia. Nagrałem ponad 350 płyt, więc byłoby o czym opowiadać, ale w zupełnie innej sprawie tutaj przyszliśmy. Bowiem dzisiaj piątek, 10 lutego, a ta data zbiega się niejako z rocznicą śmierci Romualda Lipki. I może do Tomasza pytanie takie, czy materiał, który zawarł się na tej płycie, do którego muzykę skomponował Romuald Lipko, to jest materiał wasz jakiś taki mocno osobisty, związany z osobą Romualda? To prawda. No, po odejściu Romka, no, w tej chwili Skaza jest drugą płytą, na której są w 100% jego kompozycje. Chwilę temu, jakieś półtora roku, ukazała się na rynku płyta 10 lat samotności, również nasza, Budki. Na tamtej płycie śpiewa wszystkie piosenki Felicjan. Na Skazie jest trójka wokalistów: Irena Michalska, Robert Żarczyński i Jacek Kawalec. To są oczywiście, tak jak powiedziałeś, wszystko kompozycje Romka. Ten czas, no, zasuwa nieprawdopodobnie, jak zajmowaliśmy się, no, skonstruowaniem jakiegoś posta na stronę, coś. To świadomość, że to jest trzecia rocznica od śmierci Romka, jest jakaś porażająca, bo dopiero co razem graliśmy na halowych koncertach. Oczywiście, że nagrywając utwory człowieka, którego już wśród nas nie ma, no niemożliwe, żeby się wyzbyć elementów osobistych, żeby nie patrzeć na każdą nutę w sposób szczególny. Bo przez parę dekad przecież, jak graliśmy razem, nagrywaliśmy kolejne płyty, to było rzeczą naturalną i normalną, że jak zaczynaliśmy sesję nagraniową, zaczynaliśmy się zgadzać oraz kłócić o refreny, zwrotki i solówki, to on był jednym z tych awanturników studyjnych. I nagle gościa nie ma, a gramy również jego, nagrywamy cały czas jego dźwięki, więc no, niemożliwe, żeby się nie wyzbyć. No, pytam dlatego, bo Skaza to jest jednak takie słowo dość wielowymiarowe, powiedziałbym. Może być skaza materiałowa gdzieś tam na spodniach, a może być skaza na sercu. I właśnie pytam o ten tytuł, no bo jednak postać Romualda Lipki, współzałożyciela Budki Suflera. No, przede wszystkim kompozytora. Twórcy wielu wspaniałych przebojów. No, to jest postać, bez której właśnie Budka, pomimo tego, że Romka już nie ma 3 lata, no, powiedzmy sobie szczerze, właściwie nie może istnieć. Tak? No, nagrywamy jego piosenki. No, Budka funkcjonuje już prawie pół wieku. I Romek był znakomitą i szalenie ważną częścią tego bandu. No, ktoś, kto dostarcza repertuar, ktoś, kto pisze piosenki, no, jest osobą, która maluje ten zespół, nadaje mu koloryt, określa go muzycznie. Zespół ma to do siebie, że no jest grupą kilku, w tym przypadku, facetów. I
I nie jest tak, że jedna osoba determinuje wszystkie te działania. Praca zespołowa jest czymś bezcennym i do dzisiaj ta kapela no, tym się charakteryzuje. Oczywiście długo byśmy mogli tutaj rozważać relacje między nami, którzy go pamiętamy. Zwłaszcza my z Mietkiem, długo byliśmy razem. A to prawda, skazę można w różny sposób rozumieć i przyjmować i prezentować. Ja chcę dodać do tego, co powiedział Tomek, że to jest w zasadzie nasza decyzja, że my nagrywamy piosenki Romka Lipko w dalszym ciągu i nowe, niepublikowane wcześniej. Ja inna sprawa, że ja sobie nie przypominam z historii gdzieś światowej muzyki rozrywkowej, że ktoś po śmierci kompozytora nagrywa jego niepublikowane wcześniej piosenki. No to prawda. I to jest, można powiedzieć, że nawet dowód na to, że istnieje nieśmiertelność w jakimś sensie. Czyli faceta nie ma, natomiast jego muzyka żyje dalej. Zresztą też prosił nas o to przed śmiercią, że w momencie, kiedy stanie się to najgorsze, żebyśmy dalej grali, bo te piosenki to będzie jedyne, co po nim pozostało. A to, że zostawił nam kilkadziesiąt piosenek jeszcze, niepublikowanych wcześniej, tak jak powiedziałem, to jest nasza decyzja, ponieważ to nie jest tak, że my nie mamy czego grać. Ja skomponowałem kilkaset piosenek w życiu i dalej też tym się zajmuję. Grają z nami, przy okazji przedstawię, kto z nami oprócz wokalistów gra. Na gitarze gra Piotruś Bogutyn, który jeszcze miał okazję, zresztą gitarzyści mieli okazję grać z Romkiem. I Darek Bafeltowski. No Piotrek to jakoś sama w sobie. Tak, nie to, to nie są... tylko naszym lubelskim rynku. Po prostu ten zespół w paru przypadkach tylko nie miał takich naprawdę światowej klasy gitarzystów, ale najczęściej miał, bo czy Janek Borysewicz, czy Marek Raduli i tak dalej. I nic się nie zmieniło. W tej chwili to są goście, którzy po prostu mnie dalej zaskakują, chociaż teoretycznie już rzadko kto jest w stanie mnie zaskoczyć. Taki, co zaskakiwał, to nie żyje, czyli Jeff Beck w tym roku już odszedł. Natomiast oprócz właśnie gitarzystów, to klawiszowiec tak, jest nowy, Piotruś tak? Sztajder, który znany jest z kilkudziesięcioletniej pracy w Big Cycu, tutaj miejscowy. Też mieliśmy przyjemność z nim zagrać kiedyś na paru różnych płytach. Znakomity muzyk, znakomity. Naprawdę to jest wielkie szczęście, że jesteśmy w stanie w dalszym ciągu w tak profesjonalny sposób artystycznie grać te koncerty, nagrywać płyty. Chórek, jeszcze Ewa Szlachcic i Ania Rosochacka. Nieprawdopodobnie zdolne dziewczyny. No trzeba wspomnieć też o Jacku Kawalcu, prawda? To mówię. Dlatego mówię o tym, że gdzieś tam pod koniec ubiegłego roku, zdaje się 25 listopada, na streamingowych platformach się ukazała premiera płyty. Tak? Dobrze ja kombinuję? A mówisz o której płycie? O Skazie. Tak. Ja tam gdzieś temu... wtedy jakąś usłyszałem lichą recenzję waszej płyty, gdzie recenzent mówi, że Budka nawiązuje do swoich najlepszych tradycji. Tak jakby nie wiedział, czyli że muzykę... Niedobrze, tak? Że muzykę skomponował, że to muzyka Romualda Lipki. Jeszcze z jakimś takim zarzutem, że po co dziewczyna w zespole się pojawia. A przecież Budka całe życie lubiła zapraszać dziewczyny. Przecież była Urszula. Lubiła dziewczyny. Była Izabela Trojanowska. Był chyba epizod nawet ze Zdzisławą Sośnicką. No nie do końca. Nie? Nie do końca? Nie, ale nie. Za mną Jantar tak. Ale uważnie cię słucham, bo to bardzo ciekawe, co mówisz. Akurat nagraliśmy Aleje Gwiazd, ale nie my na przykład tak, z Tomkiem, tak, ale to tak, nie była tak, Budka Suflera. To występowaliśmy jako sidemeni tak zwani. Aha, rozumiem. Romek nas o to prosił. To ja to wszystko wiem od mamy mojej, która mówi, że wcale nie w 74 Budka powstała, tylko nieco a może wcześniej. Ja pokażę tą płytę, bo tak mówimy. No pewnie, pokażmy może do tej kamery. To jest CD.
O, tutaj, to jest taka ładna rozkładóweczka. Nawet Bogdan Olewicz się załapał na zdjęciu. No, oczywiście. Nikt go nigdy na płytę nie wziął. Szanowni Państwo, a to jest kaseta, proszę sobie wyobrazić. Kaseta magnetofonowa. Wracamy do kaset magnetofonowych. Szczyt mody. O, proszę bardzo, coś co przewija się takim długopisem, jakby ktoś nie wiedział. Przeuroczy nośnik, dobrze brzmiący, będący takim elementem, myślę, sentymentalnym dla wielu z nas, zwłaszcza dla powiedzmy 65+. To takie dwa tu siedzą przypadki. 65+, to poczekaj, to słuchajcie, będzie 130 panowie, razem. Nie? Waszą energią to moglibyście obdzielić. I to ponad. 20+. Czyli i to 130 jednak. Plus. Tak jest. Bis. No jeszcze trzeba powiedzieć, że zdaje się 10 marca ukaże się winyl, tak? A tak, będzie tak, tak. 10 marca ukaże się winyl podwójny i tam jest szaleństwo, bo będzie na 45 obrotów. Obrotów. Nie 33 przecinek, tylko 45. Więc jakość też będzie zdecydowanie lepsza niż na każdej innej płycie winylowej. 180 gramatura i tak dalej, ale to już kończymy, że nie przynudzam na ten więc temat. Dobrze, to jak ktoś ma stare auto, to na pewno ma taką jeszcze kieszeń na kasetkę. A ja mam w garażu jeszcze dwukasetowy. No, więc to wszystko się przyda. Nie, ale tak naprawdę to rzeczywiście wraca do ludzi. Ten nośnik dla młodych ludzi to jest w ogóle nowość jakaś. Ich oglądają, tak w ogóle nie rozumieją. A to było kiedyś nasze życie. To zanim porozmawiamy sobie jeszcze szczegółowo o płycie, pięknie wygląda, no to porozmawiajmy sobie o wokalistach i wokalistce, o Jacku Kawalcu. On się u nas tutaj w telewizji pojawiał z takim fajnym programem Joe Cockera, śpiewał. I chciałem zapytać, jak to się stało, że Jacek Kawalec trafił do budki suflera? Czy z czyjegoś polecenia? Czy... Nie, to byliśmy wszyscy w Warszawie. Mieliśmy spotkanie, rozmawialiśmy, zastanawialiśmy się nad sprawami repertuarowymi, nagraniowymi i gitarzysta wspomniany przez Miecia Piotruś Bogutyn powiedział, że poproszono go niedawno do jakiegoś projektu, żeby nagrał gitary i miał przyjemność współpracować w studio z wokalistą, który jak zaśpiewał, to zrobiło to na nim kosmiczne wrażenie. No i mówił właśnie o Jacku Kawalcu. Jeszcze na domiar wszystkiego miał do niego numer telefonu, więc od razu zadzwoniliśmy i zapytaliśmy, czy ma ochotę zaśpiewać razem z nami i no, mówiąc wprost, w kapeli, w której będzie musiał być sobą, nie? Philem Collinsem, Joe Cockerem czy i słyszałem, że jechał autem i musiał się zatrzymać. Tego to nie wiem, ale no to opowieści krążą różne i bardzo dobrze, że krążą. Najgorzej to jak w ogóle nie krążą. Więc Jackowi to pasowało i spotkaliśmy się już razem na gruncie czysto muzycznym. Zaczęliśmy się przymierzać do nowych piosenek. Zrobiliśmy pierwsze nagrania i nawet podjęliśmy niezwykle karkołomną decyzję, ale do dzisiaj nie żałujemy, bo jednak wygrały pewne wartości, ale widocznie żyjemy w epoce, w których tak zwane wartości wielkiego znaczenia nie mają, ale niestety. To nic nie szkodzi. Właśnie, czy to jest kompleks pokolenia, bo jeden z zarzutów, w moim odczuciu absurdalny, to taki, że Kawalec jest aktorem, ale ja pamiętam, jak Iza Trojanowska śpiewała wszystko, tyle samo prawd, ile kłamstw, to nikt jej nie zarzucał, że jest aktorką. Poczekaj. Wszystko to, co u nas się dzieje w tej chwili, jest niczym innym, jak szukam właściwego słowa, ale mam szukaniem dziury w całym może, tak? Tak, jest niczym innym jak prolongowaniem wypracowanej przed laty już tradycji.
Jeden z tych elementów, no to przecież Trojanowska była aktorką. Jak przyszedłem do radia swego czasu i Lipo mi mówi, słuchaj, przyjdzie tu taka dziewczyna, ona jest żoną mojego kumpla ze szkoły. Nie do końca wiem, co chce, ale powiedziałem, że im pomożemy. A ja mówię, co to za dziewczyna? No taki serial leci, Strachy czy coś. Ona do dzisiaj jest aktorką, gra w serialach i tak dalej, i tak dalej. I wszyscy byli zachwyceni. Ona, jak nagraliśmy z nią płytę, ona stała się taką gwiazdą, że no naprawdę żyjemy dzisiaj w innych czasach. Ciężko znaleźć porównanie. Mega gwiazdą, wszystko było wokół niej. Ona była wzorcem modowym, jakościowym, urodowym. Włosy, wszystkie dziewczyny nosiły. Dokładnie, a faceci to po prostu normalnie walili się o słów w czoło, bo się oglądali gdzieś na ulicy. Wszystko to, co się stało, przecież jak wychodziliśmy w pewnym momencie na scenę, to dzisiaj i tak jesteśmy cieniasy, bo jest trójka wokalistów, to na koncercie pojawiał się Felek, Iza, Romek Czystaw. Ula, Romek Czystaw, Krzysiek Sługowski. Piąteczka. Więc trójeczka. To, i tak słabiutko. Tak się zastanawiamy, kurczę, to chyba się starzejemy już, tak. Bo to tylko trójka. Oddalamy niniejszym zarzuty absurdalne. Nie, a jeszcze, przejdźmy jeszcze troszkę. Chciałbym dodać do tego, o czym było mówione, że od paru lat ten zespół w tym składzie, to jeżeli ktoś nie zauważył, to nie śpiewa tutaj Felicjan Andrzejczak, nie śpiewa tutaj Krzysztof Cugowski, więc trudno oczekiwać na zdrowy rozum, żeby ktoś się spodziewał, że to będzie tak samo. Zmieniły się czasy, zmieniła się cała sytuacja w zespole, w związku z czym teraz gramy tak, jak tutaj jest na tej płycie nagrane. I bardzo dobrze. Jesteśmy z tego powodu dumni, ponieważ tam, no zresztą pewnie ci z Państwa, którzy już usłyszeli wersję cyfrową, to słyszą, że tam nikt nie głaszcze instrumentów, że tam jest energia, siła i potęga tego wszystkiego. Plus jest kilka talentów, zwłaszcza jeden wokalny, czyli Irenka właśnie. Michalska. I chciałem o Irenkę zapytać, Mieciu, teraz. Poznałem ją przypadkiem zupełnie w Warszawie na takim festiwalu imienia Jonasza Kofty. Piosenka aktorska, literacka i tak dalej. Akurat miałem przyjemność tam być, tam nieważne, też miałem tam zagrać tam pod koniec. I po prostu przyszedłem do tego klubu, usłyszałem, jak ona śpiewa. Nie wiedziałem, kto to jest. Wydawało mi się, że to jest jakaś gwiazda tej strony muzyki. Okazało się, że nie. Ona wygrała konkurs, który tam był przy okazji tego festiwalu organizowany i właśnie przygotowywała się do... To była próba akustyczna przed koncertem galowym. No to zadzwoniłem do Tomka, mówię, ty, tutaj po prostu jest jakaś takie coś. Po czym bo to w końcu bardzo młoda dziewczyna. Tak. Ona wtedy jeszcze nawet matury nie miała i nie dlatego, że... Wtrącę jedną uwagę. Ma tyle samo lat, co miała i Trojanowska, i Urszula, jak się poznaliśmy. A propos tradycji. Wszystkie kobiety mają 18. Tak. No w każdym razie, a to naprawdę 18. W każdym razie matury jeszcze nie miała nie dlatego, że repetowała ileś lat w jakiejś klasie, tylko po prostu jest nadal młodą i nieprawdopodobnie uzdolnioną i wokalnie, i muzycznie dziewczyną, której moglibyśmy być dziadkami, nawet nie rodzicami. Jeszcze na dobitkę jest mądrą kobietą, dobrze wychowaną, taktowną. Strasznie się cieszymy. Jak pamiętam, lat temu parę, no, patrzyliśmy inaczej na nasze 18-19-letnie koleżanki. Bo sami mieliśmy trochę mniej lat. Dzisiaj to tak, jak nie tak mówię, możemy być dziadkami. Ale krótko mówiąc, na tej płycie słychać, co dojrzałość. Ona weszła do studia i zaśpiewała i jeszcze powiedziała, ja tak
nie wiedziałam w jaki sposób i nie za bardzo jestem przygotowana i przekonana do tego, co mam zaśpiewać. Ja słyszałem, że graliście dla orkiestry i ona miała kłopot z odsłuchem i strasznie zdołowała się psychicznie. Mówię o nagraniu płyty. Właśnie przyszła, powiedziała, że ona tak nie za bardzo wie w jaki sposób. Po czym zaśpiewała tak, że nam buty spadły po prostu. I to nie była kokieteria. Ona szczerze i uczciwie mówiła, że ona nie za bardzo... I nie rozumie, o czym śpiewa, że tekstu nie jak rozumie. To trudno coś, dzisiaj artystę pokornego, panowie. Po prostu nieprawdopodobnie. No i postać jeszcze Roberta Żarczyńskiego. Ale warto dodać jeszcze ostatnie zdanie o jej ręce. Jedną piosenkę, myślę, że tą Miecię miał na myśli, ona weszła do studia i po prostu nagrała od początku do końca. Wszyscy państwo, którzy mają... pojęcie o tych rzeczach, to do nich się zwracam. Weszła, zaśpiewała, żadnej edycji, żadnych poprawek, nikt niczego nie cofał. Tak zostało, tak jest. I tak zostało. I to, co państwo słyszycie, to jest... To pierwszy raz coś takiego słyszałem o Mietku Szcześniaku. Pod tytułem, to jest trzeci utwór na płycie Siła strumienia. Tak. To myśmy tak słuchali, patrzyli, starsi panowie nie bardzo wiedzieliśmy, co się przed chwilą wydarzyło. Była tam również współautorka tekstu, bo to Tomek Zeliszewski i Justyna Holm napisali tą piosenkę Siła strumienia, tekst. Tak. Więc ta Justyna, to tak łzy jej leciały, bo ona była pod takim wrażeniem, że z tego jej tekstu można coś takiego zrobić. Genialne naprawdę teksty. Nie mam szklanej kuli, więc nie wiem, jaka będzie przyszłość nasza i jej. Natomiast życzę jej wszystkiego najlepszego, tak, ponieważ zdecydowanie. Jeżeli komukolwiek się coś należy od życia takiego muzycznego, to jej na pewno. I tyle chciałem powiedzieć. Urodzona w Toruniu, a mieszkająca w Nowym Sączu. Tak. A teraz obecnie w Gdańsku. Obecnie w Gdańsku. Góry się znudziły, no to nad morzem. Mam nadzieję, że kasetki i płyty do niej dotarły. Poprosiłem o adres korespondencyjny, mówię, po co ja to przecież mam wszystkie dane, ale potem mówię, bardzo na dobrze, bo wypadek. Patrzę się, nie Nowy Sącz, nie żaden, Gdańsk. Oj, to dobrze. Czyli artystka poszukująca. No i Robert Żarczyński jeszcze. Tak. No, znany z coverowego Budka Band zespołu, więc tutaj samo ale... przez się to zaproszenie chyba się rozumie. Nie? Ponieważ w Piekarach Śląskich jest taki festiwal piosenek Romka Lipki, nie, festiwal Budki Suflera, w sensie w konkursie można wykonać jakiś tam utwór z naszego repertuaru. No i po prostu byliśmy tam jako jurorzy. Staliśmy gdzieś tam na korytarzu i ktoś miał próbę. I po prostu ja tak patrzę na Tomka, on na mnie, co to Cugowski przyjdzie? Nic nie mówił, że Cugowski przyjdzie. A to smok, nic nie mówił, że tu będzie. On... Robert Żarczyński potrafi naśladować głos Krzyśka. I to z powodzeniem wielkim. Natomiast, ponieważ ten zespół to nie jest skład imitatorów odgłosów ptaków czy jakichś innych rzeczy, więc po prostu wyjaśniliśmy mu na początku, że to nie o to chodzi, żeby on śpiewał podobnie, tak samo czy coś. Zresztą każdy z tych artystów. No, Jacek podobnie. To trzeba być sobą. To wokalista musi mówię, wykreować. Też mu w studio mówiliśmy, słuchaj, to nie jest Led Zeppelin, to nie jest Joe Cocker, to jest Budka Suflera i to jesteś ty. To nie jest żaden Cugowski czy Andrzejczak. To masz ty zaśpiewać. Jako ty. Bo nikt nie oczekuje imitatora ptaków tutaj. Nie będę się odnosił do różnego rodzaju zarzutów, bo nie...